Witam Państwa w czwartek 10 grudnia ze studia przy ulicy Floriańskiej. W tym wydaniu wiadomości Telewizji Imperium o jesiennych nasadzeniach, nietypowej szopce i akcji DKMS, która może uratować komuś życie. Agnieszka Chlewicka-Bac, zapraszam. Kończą się jesienne nasadzania drzew. W sumie pojawi się około 1000 drzew, 4000 krzewów oraz 400 drzew i krzewów iglastych. Pracownicy MZUK sadzą rośliny zarówno w centrum Gliwic, jak i na terenie dzielnic i osiedli. Jeżeli jest to możliwe, drzewa i krzewy sadzone są w miejscach, gdzie wcześniej prowadzona była wycinka. Przykładem może być Park Szwajcaria. Jeżeli takiej możliwości nie ma, na przykład ze względu na istniejącą infrastrukturę, wybierane są inne lokalizacje. W skali roku MZUK na materiał szkółkarski wydaje około 180 tysięcy złotych z budżetu miasta. Ponad 10 godzin różnorodnych warsztatów, kawiarnia ad hoc i dużo dobrego czasu. Po raz szósty slot Szopka zaprasza na otwarte wydarzenie z atrakcjami. W programie warsztaty dla dużych i małych. Z wyplatania zimowych wianków, profesjonalnego parzenia kawy, jogi i czytanie bajek o Śląsku po polsku. Środki zebrane podczas slot Szopki pomogą arterii i prowizorce zorganizować kolejne spotkanie wigilijne dla osób bezdomnych. Przyjść może każdy w niedzielę od godziny 12 do Perełki na Studzienną. W Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących przy ulicy Warszawskiej odbyła się dziś szpikoteka. Uczniowie placówki, ale także osoby z zewnątrz mogli dołączyć do drużyny dawcy szpiku. Nasza szkoła włączyła się do tej akcji dlatego, że jeden z uczniów naszej szkoły, Daniel, rozchorował się i okazało się, że potrzebuje dawcy. To zmotywowało nas wszystkich do tego, żeby pomóc mu w chorobie, wspomóc go też. Gdy dowiedzieliśmy się, że jest potrzebny dawca, od razu pomyśleliśmy o tym, że dobrze zorganizować taki dzień, w którym uczniowie naszej szkoły i osoby mieszkające w rejonie, lokalnie, żeby mieli szansę po prostu przyjść i taką deklarację złożyć, zarejestrować się. Najpierw witamy naszego dawcę i przedstawiamy mu, jak to wygląda, zadajemy najważniejsze pytania, czy może być dawcą, czy choruje na jakieś choroby. Później rejestruje się na karcie, wpisuje swoje wszystkie dane, wtedy podajemy mu pałeczki, którymi bierze swój wymaz. Chowamy pałeczki, dajemy mu kopię formularza i zanosimy to wszystko nauczycielowi. Poza samą rejestracją też działamy jak gdyby edukacyjnie tutaj, informujemy. Burzymy mity, które funkcjonują jakoś w społeczeństwie, w myśleniu o oddawaniu szpiku. Skąd pomysł na dołączenie do drużyny dawców szpiku? Po prostu osoba potrzebująca szpiku jest to kolega z naszej szkoły, no i znalazł się w tak ciężkiej sytuacji. Gdybym ja się znalazł w takiej sytuacji, chciałbym, aby mi też inne osoby pomogły. Chciałem naprawdę bardzo serdecznie wszystkich zachęcić do oddawania szpiku. Taka mała rzecz, a może naprawdę komuś uratować życie. Jak zwykle w czwartek Telewizja Imperium realizowała program Studio Prasowe. Pozostałą ekipą w składzie Małgorzata Lichecka z Nowin Gliwickich, Marek Morawiak z Tygodnia w Gliwicach i przedstawiciel naszej redakcji Andrzej Wawrzyczek pojawił się gość. Był nim Paweł Strumiński, z zawodu radca prawny i członek Klubu Republikańskiego w Gliwicach. Dyskusja często schodziła na tematy polityczne. Nowy pan wojewoda Jarosław Wieczorek. To jest temat, który połączył wręcz gliwicką scenę polityczną od lewa do prawa. Politycy różnych opcji gratulowali nowemu wojewodzie wyboru. No to też jest w sumie bardzo sympatyczny człowiek. No rzeczywiście tak. Jedną z pierwszych osób, która na Facebooku pogratulowała, co prawda, nowemu wojewodzie był Borys Budka, więc tutaj dwie różne... Tak jest, zupełnie dwie różne, zwłaszcza ostatnio, dwie różne strony barykady, a mimo to panowie sobie gratulują, czyżby to nasze lokalne podwórko
było nieco lepsze niż to, co się dzieje na górze. Gratulacje wynikają jakby też z dobrego wychowania, to po pierwsze tak wypada, a po drugie no, dzisiejsze czasy polityczne są bardzo trudne. A pan Borys Budka jest człowiekiem, który się potrafi w tej polityce też odnaleźć. Nie? Znaczy, osobiście uważam, że właśnie to podwórko gliwickie jest zupełnie innym podwórkiem niż to, co się dzieje w Warszawie. No bo mimo wszystko wyższa kultura, chociażby nawet właśnie w tych stosunkach pomiędzy dwoma przeciwnymi blokami, jest zdecydowanie wyższa. W ogóle dyskurs jest zupełnie inny. Jest więcej kultury, wzajemnych relacjach. Ja osobiście uważam, że pan Jarosław Wieczorek jest osobą, która rzeczywiście w pewien sposób połączył nas tu wszystkich w Gliwicach, no bo jest gliwiczaninem. No tutaj, co tutaj dużo mówić, tutaj każdy będzie wspierał też osobę, która wychodzi z Gliwic. I to wszystko w czwartkowych wiadomościach Telewizji Imperium. Za chwilę sport i prognoza na piątek. Dziękuję za uwagę i do zobaczenia.